zatrzymać. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że doszło do podpisania tej umowy. Najpierw tak parę słów sentymentalnych, że tak się wyrażę. Na początku lat 90. jedną z pierwszych inwestycji samorządu miasta i gminy Kępno, odrodzonego samorządu miasta i gminy Kępno, była budowa sieci wodociągowej Olszowa-Świba i budowa stacji uzdatniania wody w Świbie. I dzisiaj, po blisko 30 latach, spotykamy się w budynku ratusza, gdzie doszło do podpisania dużej umowy inwestycyjnej pomiędzy spółką Wodociągi Kępińskie a wykonawcą prywatnym firmą Hydlo Marco. Cieszę się z tego bardzo, bo 30 lat temu, jak blisko oddawana została stacja uzdatniania wody w Świbie, wydawało się, że ta stacja będzie obiektem wystarczającym, jeżeli chodzi o produkcję wody, na wiele, wiele dziesiątków lat. Myślę, Szanowni Państwo, że nikt wtedy do końca tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy z tego, jak dynamicznie Polska się rozwinie po 1989 roku, jak dynamicznie, jak dobrymi inwestorami okażą się samorządy gminne, jak wiele przedsięwzięć inwestycyjnych zostanie dzięki samorządom zrealizowanych. Dzisiaj, z górą po 30 latach, gdy uroczyście obchodziliśmy w roku ubiegłym 30-lecie, ale w sposób zdalny 30-lecie samorządów terytorialnych w naszym kraju, myślę, że ci twórcy reformy samorządowej i żyjący jeszcze profesor Stępień, już nie żyjący profesor Kulesza, na pewno mogą być dumni z tego, z tych zmian, które wtedy, z tej propozycji i z tej reformy, którą 30 lat ponad temu wprowadzili w życie. Samorządy zmieniły krajobraz naszego kraju, zmieniły krajobraz naszych miast i miasteczek, naszych gmin. I ta inwestycja jest takim niejako łączeniem tego, co było 30 lat temu, gdy rozpoczynaliśmy budowę samorządu, realizację wielu inwestycji, a dzisiaj, gdy, Szanowni Państwo, nie mówimy o budowie nowego obiektu, żeby zaopatrzyć w wodę mieszkańców, którzy będą z stacji uzdatniania wody w Świbie korzystać, tylko mówimy o modernizacji stacji uzdatniania wody w Świbie. Świadczy co o tym, że gmina Kępno dynamicznie się rozwija, powstają nowe miejsca pracy, nowi mieszkańcy, każdy dzisiaj chce mieszkać samodzielnie i dzięki temu zapotrzebowanie na wodę i również produkcja kanalizacji wzrasta. Dzisiaj z dumą i satysfakcją, Panie Prezesie, możemy powiedzieć mieszkańcom miasta i gminy Kępno, że praktycznie cały obszar tak zwanej aglomeracji kępińskiej, czyli tych wszystkich miejscowości, ulic ujętych w aglomeracji, został zwodociągowany i praktycznie skanalizowany. Dzisiaj kanalizację mamy w Świbie, mamy kanalizację w Borku i Szklarce Mojenckiej jako ostatnie nasze inwestycje. Ale brakuje nam jeszcze na przykład kanalizacji na ulicy Kwiatowej. To jest jedna z rzeczy, którą musimy realizować, czy na nowych osiedlach typu osiedle Józefa Piłsudskiego, czy na innych terenach miasta i gminy Kępno, bo bardzo dynamicznie się rozwijamy. Bardzo dynamicznie u nas trwa proces inwestycyjny, proces budowlany. Ale, Szanowni Państwo, to cieszy. To cieszy, że ten dynamizm my gonimy. My go jako samorząd gonimy inwestorów prywatnych, chcąc zaspokoić jak najszybciej ich potrzeby w zakresie wody i kanalizacji. I ta inwestycja, jeszcze raz to podkreślam, w Świbie wpisuje się nam idealnie. Ten czas rozwoju samorządu miasta i gminy Kępno w to 30, również w obchody 30-lecia. Ale również ta inwestycja, Szanowni Państwo, spowoduje, że mieszkańcy sołectwa Świba i wszyscy ci, którzy będą korzystać z tej sieci wodociągowej, z tej wody, już po modernizacji, jak Pani Prezes podkreśliła, zawsze kończą w terminie tego typu przedsięwzięcia, spowoduje, że jakość wody dla odbiorców ulegnie zdecydowanej poprawie. A to też, sądzę, jeden z jak nie najważniejszy element procesu inwestycyjnego, procesu modernizacji. Szanowni Państwo, ktoś by mógł zapytać, skąd to obecność duchów strażaków z ochotniczej jednostki ze Świby na sali przy podpisywaniu umowy dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody. Bo ten cel społeczny, oprócz jakości wody, oprócz poprawy, oprócz dostępności tej wody na większym zakresie, oprócz dodatkowej produkcji tej wody, niebagatelne, jak nie największe znaczenie
również ma w dobie dzisiejszych czasów, a wobec tego, co się niedawno zadarzyło w gminie Ościennej, w gminie Bralin, czy na południu naszego kraju, to bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Bo ta stacja, dzięki modernizacji tej stacji, Gluchowie z jednostki ze Świwy będą na pewno mogli powiedzieć, że mamy wodę, mamy tą wodę podaną na czas, mamy tą wodę w hydrantach, która pozwoli nam na to, żebyśmy nieśli pomoc w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Życzmy sobie, Szanowni Państwo, żeby tych zagrożeń nie było, żeby ta woda tylko dla duchów była potrzebna do ćwiczeń i do zawodów, a nie do udziału w akcjach bojowych. Niemniej, proszę Państwa, dzisiaj, 22 czerwca 2021 roku, upał się wszystkim udziela. Szanowni Państwo, dlatego tak małe życzenie datowe. Jest dla nas rzecz bardzo ważna. Modernizujemy, przystępujemy do modernizacji stacji uzdatniania wody w Świbie, żeby jakość wody poprawić, bezpieczeństwo mieszkańców, żeby zwiększyć produkcję tej wody i żeby ta woda starczyła wszystkim tym, którzy z tej wody dzisiaj będą, jutro korzystać i w przyszłości. Panie Prezesie, Pani Prezes, życzmy sobie i koledzy Gluchowie, życzmy sobie, żeby ta inwestycja, tak już powiedziałem, rozpoczęła się dzisiaj, bo dzisiaj została podpisana umowa, ale żeby zakończyła się nie najpóźniej za 8 miesięcy, jak jeszcze raz to podkreślę, jak mówi data inwestycji, ale żeby jeszcze w tym roku, a najlepiej na Boże Narodzenie, jakby mieszkańcy Świby już mieli wodę odpowiedniej jakości, byłoby to rozwiązanie, że wszechmiar pożądane i idealne i dobrym prezentem samorządu dla wszystkich, którzy będą i chcą i muszą korzystać ze stacji uzdatniania wody w Świbie. Wszystkiego dobrego dla Państwa, Pani Prezes, Panie Prezesie, koledzy Gluchowie, życzmy sobie powodzenia w realizacji tego przedsięwzięcia.